Siemaneczku, witajcie. Kolejna gra na kanale. Widzę dużo premier. Pewnie zaraz powiecie, że się rozdrabniam. Rozbijam na drobne. Tak oczywiście nie jest. Grę tą, czyli Beyond Two Souls, jest to druga większa gra Davida Cage'a, która z PS3 została przeniesiona na komputery. Mamy tutaj, można powiedzieć, o historię kobiety, która jest psioniczką, można tak powiedzieć. Troszeczkę fabularnie to moim zdaniem zakrawa o historię jedenastki ze Stranger Things. Tak przynajmniej zarys fabularny pokazuje. Zobaczymy, jak w to się będzie grać. Ta gra będzie się pojawiać w soboty na kanale. Idziemy, mamy mam tak naprawdę wszystko ustawione, dowiedzmy się, o co tutaj chodzi. Urodziłam się z osobliwym darem. Jestem w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie mógł zobaczyć żaden człowiek. Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię, mogę zacząć w tym miejscu. Okej. Czekajcie, może ten. Ustawmy chociaż. Dokładnie, żeby chociaż napisy były. Przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek? Czy ktoś panią skrzywdził? Jakieś imię? Imię kogoś bliskiego? Ma pani rodzinę? Znajomych? Kogoś, kto panią zna? Hej. Niezbyt pani rozmowna. Proszę pozwolić mi sobie pomóc. No, zapowiada się naprawdę mocno. Ciężka sprawa. Te flashbacki, no, zapowiadają, że działo się w jej życiu. To blizna? Świeża. Musisz ich powstrzymać. Oni nie mają pojęcia, z czym walczą. Niech zaczekają na mnie. Chryste, panie, połącz się z nimi. Musisz ich zaraz powstrzymać. Przeklęci durnie. Jak widzicie, jedną z postaci gra Willem Dafoe. Wiem. I tutaj też mamy postać, nie pamiętam tej aktorki, ale też jest znaną aktorką i było głośno o tym, że bierze udział w tej grze. No i było złamanie czwartej ściany. Powiedziała... Co jest grane? Powiedziała do nas, że... Przywiozłeś. Gdzie jest? Powiedziała do nas, kierując do nas twarz, że wiem, idą tu. No i nie wygląda to. Gość, widzę, się spocił mocno.
Okej. Można było się domyśleć, że ich rozniesie. Żebyśmy zaraz mieli się cofnąć i poznać, do czego tutaj doszło. Tak jak mówiłem, jest tutaj jakiś eksperyment. A, tu jesteś. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy, ale już czas, kochanie. No chodź, Jody, później się jeszcze na pewno pobawisz. Okej. No to idźmy sobie grzecznie. To chodźmy. Nathan już czeka. Mhm. Kim jest Nathan? Nie mam więcej. Hey, Cole. Poważnie? Cześć, Alan. Już prawie gotowe. Czekam już 2 tygodnie. Cześć, skarbie. Pięknie wyglądasz. I jesteśmy. Dużo padało w tym roku. Tak, to prawda. Ale na szczęście nie było zbyt silnie. Tak, to prawda. Cześć, Jody. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Okej. Założymy ci to na głowę. Dobrze? To twoja korona. O, tak. Wyglądasz jak królewna. Ciekawe, z jakiej bajki. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Jakby co, jestem za drzwiami, okej? Jody, słyszysz mnie? Dobra, zaczynamy. Kathleen jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty, co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała, a ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Dasz sobie radę? Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta. Aha, musimy się przemieścić. Puls spadł do 45 uderzeń na minutę. Aktywność falteta wzrosła do 4,5 Hz. Temperatura otoczenia spadła o 10 stopni. Dobra, wybrać gwiazdkę. Następna. Okej. Czyli co, cała mechanika na tym się opiera?
Nie wiem, co zrobiłem. Aiden, daj mu spokój! O, Greg! Wszystko gra? Czyli mogę wpływać na ludzi, tak? Dobra, kwadracik. Następna. Też to czujesz? Temperatura spadła. Jest tutaj. Aj, ten nie! Hej! Co to było? Aj, okay. Chyba dzisiaj nie w humorze. On się droczy z nami. Takie falki. Przestań, Aiden! Świetnie, Jody. Spróbujmy czegoś innego. W pokoju obok, na stole, leżą klocki. Myślisz, że je przewrócisz? Okej. Dobrze, Jody. Przesuniesz coś jeszcze w pokoju? Główna mechanika, co? Dosyć. Przepraszam, ale wychodzę. Okej, Jody Skarbie, kończymy ekspert. Drzwi są zamknięte! Nie, Kathleen, nie są zamknięte. Pewnie się dla ciebie. Daj nam. Wypuśćcie mnie teraz! Spokojnie, Kathleen. Otwórz drzwi. Przerwij to w tej chwili, Jody. Koniec eksperymentu. Musisz to przerwać. Nie mogę! Wypuśćcie mnie teraz! A mnie w ogóle nie słucha! Nie, Aiden, nie! Okej. Jody! Już po wszystkim, Jody. Już koniec. Już po wszystkim. Nie mam totalnie pojęcia, o co tu chodzi. Wiem tylko, że... nie skończy. Że dziewczyna ma potencjał i pewnie ktoś będzie to wykorzystywał. Okej. Kolejny, można powiedzieć, punkt. Bo wiemy też, że ta historia będzie mocno pomieszana chronologicznie. Czego w sumie możemy się domyślać, tak? Czuję, że wszyscy się na nas gapią. Zgadza się, więc trzymaj fason, wszyscy patrzą. Źle wyglądam. Powinnam była założyć inną sukienkę. No, sukienka idealna. Wyglądasz super. Najważniejsze to, żebyś była naturalna. Po prostu nic nie mów i się uśmiechaj. Czy mam być naturalna, czy mam się jednak uśmiechać?
Nieźle, dowcip ci się wyostrzył. Tylko gdy jestem przerażona. Ryan, bardzo miło cię widzieć. Dziękuję, ekscelencjo. A to jest moja asystentka, Elizabeth. Nie wiedziałem, że amerykańska dyplomacja może być tak niezwykle olśniewająca. Bardzo mi miło, Elizabeth. Panowie, oddaję wam gospodarza. Porozmawiamy później. Tymczasem, Ryan. Nie znosi mnie. Pewnie w myślach nabijał mnie na pal. Zauroczyło. Jestem zaszczycona. Idę się pouśmiechać, a ty znajdź ustronne miejsce. Znasz wytyczne. Ambasadorze, czy mogę na słówko? Ustronne miejsce. To najpewniej ustronnym miejscem będą toalety. No. To jest wada właśnie gier. Tasawur momtea jeddan fi London. La rakuntu hunaka. بشهر الماضي واشتريت كل شيء من المتاجر الكبيرة وفي النهاية No szpieg z niej najlepszy. Aiden, jesteś gotowy? W pokoju na górze znajdziesz duży obraz. Za nim jest sejf. To w nim są schowane dokumenty, których szukamy. Musisz uważać na kamery i strażników, rozumiesz? Szybko, Aiden. Bardzo mnie boli, kiedy się oddalasz. To nie tu. Jest duży pokój. Jest obraz. Gabinet i portret szejka. To jest to miejsce. Musisz odwrócić uwagę strażnika. Teraz. Dobra. Gabinet nie będzie teraz monitorowany. To nasza szansa. Dobra, ale gdzie ten gabinet jest?
كافي السعر 15000 ريال فقط. بعد كل الخدمات اللي قدمتم لك تقدر تكون بمشهد صغير. أود ذلك حقا، لكنني أعمالي سأشتري منك. Szkoda, że nie ma jakiejś mapy. To jest gabinet Shake'a. Musi to być jakiś przełącznik, żeby ruszyć obraz. Poszukaj go, Aiden. Teraz spróbuj otworzyć syn. Musimy przeczytać dokumenty. Szybko. Już do brzegi. Okej. Nie ruszaj się. Odcież, że ona już krwawi. X jest tu. Przyzwyczajony, że X jest na dole. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. رأيك ما زلت فعلونا؟ إن حمر حتى صيدات انصرف من هنا. حسنا انصرف. كم تيستش؟ بشكرا مي، ale ja nie mogę ci pomóc. Powodzenia. Aha, dobra, czyli trzeba naciskać. Nie wyglądasz najlepiej. Może woda? Tak wyjdę z łazienki, gdzie są podejrzane. Jody, wszystko gra? Zostaw mnie! Chcę stąd wyjść. Okej, wychodzimy. Okej. Misja ukończona bez Shake'a? Czyżby można było zrobić tak, że wchodzimy w Shake'a jako Shake, wtedy przekazujemy te dokumenty? To by było mocne. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Johnny,
Sama chciałaś tu przyjechać, co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. No nie wiem. No ale dobra, spróbujemy. O, nie zapomnij o prezencie. To tomik wierszy Poego. Biały Kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o 5. To cześć. Okej. Cześć, Jodie, chodź. Cześć. Hej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jodie, śmiało. Hej, Jodie, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie. Zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mamusiu, jak chcesz. Jest trochę starsza, co? Co sobie poszła. Hej wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuję z moją mamą. Sekcja czwarta? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie rzeczy? Nie. Wow, czas na imprę! Idę po browary, chłopaki żaluzje, dziewczyny świeczki. Jodie, idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć! Jakieś popóweczkę, co? Pewnie. Co to za padaka? Suń się. Puścimy teraz coś z tego wieku. Coś do tańca. Trałam je pod łóżkiem. Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie nic nie kuma. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? O, tak, dzięki. Taki browar to... Hej, tylko się nie urłam. Pewnie jej pierwsze piwo. Nie. Wcześniej już piłam. Ależ oczywiście. Okej. Co my tu w ogóle robimy? Ja już sama nie wiem. Tak, pamiętam, mówiliśmy. Okej. Jakaś dziwna relacja jest między... Gdzieś wyjść, kogoś poznać. Ale jednak się zawiodłam. Możemy sobie tak wyjść? Hmm.
Chcesz macha? Nie, dzięki. No ale fiksa. Impreza życia po prostu. Cześć. Jestem Matt. Jody, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie. Mam inny tok nauczania. Taki indywidualny. Trochę to nudne. Bo nie widuję się z ludźmi w moim wieku. Więc pracujesz z mamą Kirsten? Tak. Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc... Jestem. Ja 2 lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałeś? W tej bazie. Mieszkam od zawsze. Urodziłam się tu. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować i gram w kapeli z kumplami. A ty co cię kręci? Oho. Pewnie mnie uznasz za nudziarę. Ale lubię czytać i uprawiać sport. Ale nie mogę opuszczać bazy, więc no, to mnie ogranicza. Czy mogę cię o coś spytać? No. Czemu jesteś w sekcji 4? Widzisz... Mam dar. Więź z istotą. Czy to jest dar? Istotą. W sensie duchem czy czymś takim, tak? Pewnie stwierdzisz... Że to bójda, ale... To taki niewidzialny przyjaciel, który za mną chodzi. Jest tu teraz? Żartuję. Żartuję. O kurde, wkręciłaś mnie. Już myślałem, że jesteś kompletną wariatką czy coś. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? No dobra. Jasne. Coś mu klikać, robić. Okej. Pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. Mówisz to każdej, którą spotykasz? Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Oho. Ty też jesteś wyjątkowy. Oho. Nie klikałem po całunku, ale no dobra. Too much time to waste. I've got to
Oho. Ludzie, ludzie! A niech Jody zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce! Nie. Pomysł, nie. Podoba mi się. Ach, zapomnij, to ściema. No dalej, Jody, pokaż co potrafisz. Właśnie, Jody, zademonstrujesz coś? Ojej, dzieciaki. No dobrze. No, to co nam pokażesz, Jody? Aiden, proszę. Pomóż mi szybko. Już się boję. Zlałem się w gacie. Zamknij się, Steven. To prezenty to nie, ale... Może da się coś... tutaj popsuć. Tam. Widziałam coś. Co ty gadasz tam, Lucy? Cholera, stary, co to było? Jeszcze coś chcecie? Come and get it. Patrzcie na stoł. Ale zimno. Co jest grane? Okej, mam dość. Tak, ja też. Naprawdę, wystraszyłam się. Nie chciałam nikogo wystraszyć. Sorry, ale... Wy tak nalegaliście, więc... Okej, Wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. Właściwie tort nie zając, najpierw prezenty. Buziaczki, Jen. Cmok, 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 cmok. Kochana jesteś. To pewnie Getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takie chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. Okej. Okay. Przyszły kochanek, dziękuję. Beka, beka. Dodatkowe doznania. Jody? A to co? Stara książka. Dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Allana Poe. Edgar Allan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to badziewie? Myślisz, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta. Super. Cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcicę. No, jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Tak, to zwykła Ścira. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z wiedźmami? Pali się je. Brać ją! No świetnie. Serio? Dalej, mroczna czarodziejko, użyj swojej wielkiej mocy. Proszę, proszę, wypuśćcie mnie! Na początku chciałam to zrobić. Błagam was, wypuśćcie mnie stąd! Proszę! Czy ktoś powiedział tort? Proszę, chcę stąd wyjść, błagam, muszę stąd wyjść, błagam was, wypuśćcie mnie! Odpalamy moce.
Wypuśćcie mnie! Proszę! Jasne. Robimy carry. Dalej zrób to. Dobry tort. Świetnie, bardzo zabawne. Hej, to nie ja. Tym razem to nie ja. Może to Jody? Ma do nas żal. Nie bądź śmieszna. Musiałoby być czarownicą. Na pewno. To jakiś obłęd. Spadam stąd. Nie zostawiaj mnie. A ja też idę. Drzwi zacięły się. Niemożliwe. Postaraj się. Są zamknięte. Spokojnie. Nie panikujcie. Okna. Otwórzcie okna. Fajnie się bawicie. Zamknięte. To znowu ta mała suka. Nie boimy się twoich głupich sztuczek, Jody. Pomocy! Kurwa! Bawcie się. Dobrze się bawiliście? Chodźmy, Jody. No, chciała zabić. Wracajmy już. Okej, okay, tym smutnym akcentem kończymy ten już troszeczkę dłuższy odcinek. No i widzimy się za tydzień w sobotę, także trzymajcie się i do następnego. Hej. Witamy w agencji. Wczoraj coś się zdarzyło. Otworzyli przejście do świata Aiden. Jestem zmęczona. Pani, nie dam rady.